Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy do wyboru 4 grupy. Opcja numer 1, klasyczna talia numer 2, numer 3 i po mojej i waszej prawej numer 4. Zapraszam do wyboru tych grup. A my dzisiaj się skupiamy na trudnej sytuacji. Jeżeli potrzebujesz i szukasz rozwiązania, to ja pozwolę sobie, chociaż może połowicznie, przytoczyć to, co ewentualnie może się wydarzyć u Ciebie w życiu w tej sytuacji. Dlaczego mówię połowicznie? Ponieważ jak czasami Wam się tutaj czytania nie sprawdzają, nie mówię oczywiście do wszystkich, tylko do tych, którzy tutaj korzystają z czytań indywidualnych, to czasami dostaję jakieś takie dziwne opinie, w związku z czym najpierw, zanim zamówisz oczywiście tarota indywidualnego, to proponuje się jakby głębiej zapoznać z tematem. To wszystko działa na zasadzie prawdopodobieństwa i nie ma czegoś takiego jak 100% poprawna wróżba, tak? Bo nie oszukujmy się, po prostu tak działa tarot. Także zachęcam do edukacji przede wszystkim, żeby potem nie było jakichś takich dziwnych komentarzy. Także taka mała uwaga z mojej strony. No i dobrze, tak już wstęp skończyłem, więc zapraszam do czytań. Zaczynamy naturalnie od opcji numer 1. Witam bardzo serdecznie. Jedyneczki, cześć. Słuchajcie, no to cóż, trudna sytuacja. Chcesz ją rozwiązać, chcesz, żebyś uzyskał jakąkolwiek odpowiedź, no to zapraszam na ten rozkład. Dzisiaj mamy tarota klasycznego, znaczy, przepraszam, tarota ma grupa numer 1 nieklasycznego, dwójka ma klasycznego. Mamy tarota, mamy kartę wyrocznika, kartę emocji, więc sobie dzisiaj zajrzymy troszkę głębiej w energię i zobaczymy, jak można rozwiązać Waszą sytuację. Pomyślcie sobie teraz o czymś, co jest dla Was niekomfortowe. No i sprawdzamy, co dla grupy numer 1. Jak ewentualnie, podpowiadam, ewentualnie to rozwiązać. Dobrze. Co tam dla Was? Słuchajcie, no ja widzę, że tutaj jakby ktoś lub coś, albo nie wiem, może Ty sam, może Ty sama, w jakiś sposób z jednej strony bardzo dobrze dążysz do celu, a z drugiej strony coś, ktoś lub Ty sam, sama możesz powodować, że tak naprawdę zaraz się od niego oddalasz. Czyli tu jest jakby takie fajne zarządzanie tą swoją energią, takie zbliżanie się do celu i jak już widać, jak to mówią, światełko w tunelu, to coś Was jakby cofa. Coś Wam nie pozwala się spełnić, coś Wam nie pozwala pewnych spraw dokończyć, które Was być może nutują, które są dla Was bardzo ważne. I niby z jednej strony wydaje się, że wszystko jest na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale z drugiej strony zaś mamy coś właśnie w stylu tego, że no, nagle się cofamy, tak? Takie coś u Was występuje i teraz szukamy tego rozwiązania tej sytuacji. Słuchajcie. Rozwiązanie z tej sytuacji jest następujące. Wiele Wam nie trzeba, naprawdę uwierzcie, wiele Wam nie trzeba. Proponuję zrobić w ten sposób, żeby po prostu skupić się na tej sprawie, ale podejść też przy okazji do tego z dystansem, więc jeżeli możesz z siebie wykrzesać chociaż odrobinę tego dystansu do danej sprawy, na którą tutaj sprawdzam to czytanie, to zrób to, nie pożałujesz. Ten dystans jest tutaj potrzebny do tego, żeby troszkę wrzucić na luz, troszkę sobie odpuścić, i poprzez to przyjdzie łatwiej to, co po prostu ma przyjść i ta sprawa się rozwiąże. Bo tutaj po prostu karty jasno mówią, żeby troszkę właśnie wyluzować, tak? Bo gdzieś jest jakiś plan, gdzieś zbliżasz się do tego, a nagle jak już jesteś przy samym finiszu, coś Ciebie cofa, ktoś Ciebie cofa. Być może Ty sam, sama siebie cofasz, bo często i gęsto zwracamy uwagę na innych, zwracamy uwagę na okoliczności zewnętrzne, a nie patrzymy, że czasami też sami siebie doprowadzamy do takich sytuacji, tak? Bo łatwo jest jakby, potocznie mówiąc, zwalić winę na kogoś, ale odpowiedzialności za swoje czyny nie chcemy do końca wziąć. I teraz nie piję bezpośrednio do Was, że jesteście osobami, które nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, ale ewentualnie takie coś może występować, więc też na to zwróćcie uwagę. Co dopowiada karta emocji? Z jaką emocją, jakiej emocji ewentualnie trzeba się pozbyć, albo jaka emocja ewentualnie tutaj w tej sprawie może do Was przyjść. Spokój. I to jest właśnie to, o czym też wcześniej mówiłem, żeby rzucić na luz. Czyli dać sobie po prostu spokój, tak? Dać sobie czas. Tutaj, tu jakby wszystko góra dobrze zaplanowała i ona Was testuje w ten sposób, że jak temu osiołkowi z tą marchewką przysłowiowemu, że już daje marchewkę na tym patyczku i ten osiołek już myśli, że jest blisko tego, ale coś tam go cały czas cofa, tak? I to jest to, o czym w tych pierwszych 3 kartach mówiłem, że tu już jesteś na tej królewskiej drodze. Już bardzo szybko podążasz ku temu, żeby faktycznie się spełnić, żeby zrealizować jakiś swój cel, jakieś swoje pragnienie, jakieś swoje marzenie. No a z drugiej strony przychodzi właśnie coś w stylu tego, że coś tutaj jednak odciąga, coś tutaj jednak powoduje, że nie do końca możesz jakby tę sprawę rozwiązać, więc tutaj potrzebny jest spokój i też dlatego ta karta tej emocji się pokazuje. Rzuć na luz, weź głęboki oddech, uspokój się, tak jak ja teraz tam głosu, bo to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Karta wyroczni podpowiada dodatkowo, żeby tak naprawdę pomimo tego, że czasami nie widzimy światła, nie widzimy jasności, nie wiemy, w którą stronę zmierzamy, wrzucić właśnie też na luz, jakby płynąć z tym wszystkim i też ten spokój, który ma tutaj przyjść do Ciebie i jest Tobie potrzebny, żeby rozwiązać tę sytuację, spowoduje, że pojawi się w Tobie wiele miłości, że wiele kwestii troszkę inaczej będziesz rozumieć, rozumiała i to też Tobie pomoże w rozwiązaniu tej sprawy na plus, na korzyść. Więc teraz naturalnie pytanie pojawia się, czy Ty tego chcesz, moja droga, mój drogi. I czy Ty to zrobisz? Bo tak jak ja powiedziałem, ja daję jakiś drogowskaz, ja daję jakieś prawdopodobieństwo, jakiś powiedzmy ogólny ogląd na całą sytuację, ale wszystko leży w Twoich rękach. I nie powie Tobie tego najlepszy wróżbita, czy też jakikolwiek jasnowidz, tylko po prostu wszystko zależy od nas. To jest podpowiedź, to jest drogowskaz, ale cała reszta należy do Was. Także jeżeli chcesz rozwiązać dobrze sytuację niekomfortową, niepożądaną, w której się znalazłaś, w której się znalazłeś, to przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby emanować spokojem, żeby odkryć w sobie ten spokój. Jeżeli ktoś mi tutaj może napisać, słuchaj La'aste, ale jak ja mam odkryć spokój, jak ta sytuacja mnie po prostu dobija. Ok, rozumiem, ale ta sytuacja wymaga tego, żeby po prostu mimo wszystko, mimo tego, jakkolwiek ona ciężka nie jest, żeby ten spokój w sobie odnaleźć. Bo jeżeli odnajdziesz właśnie w sobie ten spokój, to te karty jasno pokazują, że i tak jak ta karta wyroczna też podpowiada, Ty popłyniesz jakby z miłością, rozpoznasz drogę, ta droga się przed Tobą otworzy. Tutaj mi troszkę brakuje pustelnika, który gdzieś jakby rozświetla tę drogę, tak? Jaką ma do wykonania, jaką ma do przejścia. W związku z czym emanuj tym spokojem, praktykuj jakieś medytacje i tak dalej. Ktoś mi tu kiedyś gdzieś pisał, że ale to nie działa. Słuchaj, jak myślisz, że coś się stanie od tak w tydzień czasu, to jesteś w błędzie. Trzeba to wszystko praktykować konsekwentnie, tak? Jest już tutaj Was ponad 2000. Ja tego też nie zrobiłem w mgnieniu oka, tylko musiałem nawstawiać ponad 100 filmów, żeby w ogóle cokolwiek ruszyło do przodu. W związku z czym mówię, że konsekwencja w życiu się opłaca. I ja widzę, że jakby Wy jesteście na bardzo dobrej drodze. Wy możecie dużo rozwiązać, Wy możecie dużo zmienić i Wy możecie bardzo szybko rozwiązać tę sytuację niekomfortową. Natomiast tutaj jest potrzeba większego spokoju, być może troszkę większej analizy i poczucia tego, że jesteś na właściwej drodze, we właściwym miejscu, w odpowiednim czasie. Jeżeli to poczujesz, to odkryjesz spokój. Jeżeli odkryjesz spokój, to rozwiążesz tę sytuację. Jesteś blisko, pamiętaj o tym. Jakkolwiek nie byłoby teraz w Twoim życiu i jakakolwiek nie byłaby to sytuacja, jakkolwiek ona się Tobie nie wydaje skomplikowana, to tak naprawdę Ty jesteś bardzo blisko rozwiązania jej, zakończenia czegoś, zamknięcia pewnego etapu. Obojętnie czego to dotyczy, tak? W tym czytaniu ogólnym. Także pamiętaj o tym, żeby emanować tym spokojem, przynajmniej się postarać, żeby poczuć większą miłość, większą satysfakcję z tego, co robisz. I przede wszystkim konsekwentnie dążyć do tego celu. Bo w końcu przyjdzie ten czas, że góra też dostrzeże to, że pomimo tego, że pewne sytuacje w życiu podkładają Tobie kłody pod nogi, że jest ciężko, że być może czasami tego spokoju brakuje, to te Twoje starania w końcu jakby pozwolą Tobie wrzucić na luz, bo powiesz sobie, ok, jest trochę ciężko, to ja sobie teraz odpuszczę, bo jeżeli ja nie widzę rozwiązania w planie A ani w planie B, to musi przyjść plan C, a co za tym idzie, spokój, odpuszczenie, rzucenie na luz. I to właśnie u Was ma szansę rozwiązać sprawę, o której tutaj mówimy. A może to być różna sprawa, bo tak jak mówię, zawsze jest to czytanie ogólne. Także drogie jedynki, życzę powodzenia, życzę spełnienia i uwierzcie, że jesteście bardzo blisko rozwiązania tej niekomfortowej sytuacji i jeszcze za jakiś czas będziecie się z tego śmiać, będziecie się z tego śmiały. Także wrzućcie na luz, poczujcie ten spokój i płyńcie z tymi emocjami do przodu, bo rozwiązanie jest bardzo blisko. Wszystkiego co najlepsze, dziękuję pięknie za to czytanie, pozdrawiam i naturalnie do czytań następnych. Do usłyszenia, hej! Dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam grupę numer 2. Witam dwójki, słuchajcie, drogą wstępu pomyślcie sobie o sytuacji takiej dosyć trudnej do rozwiązania, takiej niekomfortowej, niepożądanej, którą chcecie rozwiązać, którą chcecie wyjaśnić, a ja przy pomocy kart postaram się jak najbardziej sprecyzować to, co trzeba ewentualnie zrobić, żeby to rozwiązać, mówię ewentualnie zrobić, ponieważ jeszcze raz podkreślam, że tarot działa na zasadzie prawdopodobieństwa i nigdy nie otrzymacie 100% odpowiedzi, ale możecie jakby taki ogólny ogląd na całą sytuację otrzymać, który Wam po prostu pomoże w odpowiednim, powiedzmy, funkcjonowaniu, tak? No więc sprawdzamy. Grupa numer 2, zapraszam. Karty tarota, potem karta emocji na samym końcu wyrocznia. Co dla Was w tej sytuacji? Jak ją rozwiązać? Co tutaj jest potrzebne? Zamknięcie pewnych emocji. Właśnie. To tutaj też puchary się pokazały, więc poczucie takiej lekkości. No i mimo wszystko dużo siły, dużo konsekwencji w swoich działaniach. Nie zakończyłem czytania tarotem, ale po tych 3 kartach powiem, co na chwilę obecną czuję i co intuicja mi podpowiada. Zamykaj to faktycznie, co nie służy. Oczywiście wiem, że może się łatwo mówić, ale tutaj jakby głównie to wszystko bazuje na emocjach. Wy musicie poczuć lekkość, wy musicie poczuć to, że obojętnie w jakiej sytuacji nie jesteście, to jest luz, jest ten komfort, jest ten spokój, wiesz, że zmierzasz w dobrym kierunku. Jest potrzebne też dużo siły, bo ta sytuacja jeszcze się nie zakończyła. Ona ma szansę zakończyć się bardzo szybko, ale tutaj karty tarota właśnie podpowiadają, że musisz po pierwsze poczuć lekkość, a po drugie wykrzesać też z siebie bardzo dużo siły, bo tutaj widzę, że jeszcze troszkę jest do zrobienia, ale jeżeli poczujesz tę lekkość, o której mówiłem, czyli zakończysz być może etap jakichś cierpień emocjonalnych, to masz szansę bardzo szybko tę sytuację wyjaśnić, tak? Zobaczymy, co tam jeszcze ma do powiedzenia nam tarot. Właśnie, bo ty wiesz, jak to zrobić. Pomimo tego, że być może obraz jest zamazany, to ty wiesz. O, znowu jedynek, 7 mieczy, tutaj 7 mieczy. Ktoś coś, albo ty ewentualnie być może sam sobie zabierasz energię, albo faktycznie ktoś zabiera tę energię. Ktoś tutaj nie chce do końca być z tobą szczery. Ktoś tutaj jakby, jeżeli nawet jest, to nie do końca chce dobrze. I twoim właśnie zadaniem jest jakby rozwikłanie tej zagadki, czy ta osoba, która jest przy moim boku aktualnie, chce dla mnie dobrze. I tak jak mówiłem, ten proces u Was może się zakończyć szybko, ale właśnie pod warunkiem, że wrzucicie na ten luz i jeszcze odnajdziecie w sobie duże nakłady sił, bo jedno i drugie jest potrzebne, tak? Ale właśnie też poprzez to, że wrzucamy na ten luz i mamy te siły, szybciej jesteśmy w stanie rozwiązać i dostrzec, bo pamiętajcie o tym, że mag właśnie to jest taka postać, która wie, co robi, wie, dokąd zmierza i wie, jak ma tymi żywiołami zarządzać, tak? W związku z czym właśnie trzeba tutaj sobie uświadomić, że ty wiesz, czego chcesz od życia i ty dąż tą ścieżką, dąż do tego celu. No chcesz się spełniać, chcesz mieć szczęśliwe życie, czy chcesz żyć w jakimś niedostatku, w jakimś takim stanie emocjonalnym, który nie jest pożądany. Co karta emocji podpowiada? Zachwyt, co ewentualnie możesz poczuć albo z czymś skończyć. No jeżeli masz coś poczuć, co tobie może dodatkowo pomóc w tej sytuacji, no to jest to faktycznie zachwyt. Możesz być zachwycona, zachwycony kimś, czymś, albo ewentualnie też swoją osobą. I jakby ten zachwyt to tutaj tak mi podpowiada, że, bo to jest bardzo ładna karta, ona mówi o tym, że właśnie spogląda ta postać na drzewo, i widzi, jak sobie spokojnie rośnie, jak wszystko idzie swoim tempem. Przecież drzewo się donikąd nie spieszy, ono rośnie jakby z automatu, tak, już jest tak zaprogramowane, że spieszyć się nie musi i ty jakby jesteś tą postacią, która podziwia te drzewo i też jakby zarazem czuje taki zachwyt, że ty możesz postępować tak samo, bo wszystko też możesz dziać się z automatu dobrze i ty jakby jesteś dumna, jesteś dumny z tego, jakie już kroki zrobiłaś, jakie już kroki poczyniłeś ku temu, żeby daną sytuację rozwiązać. I tak naprawdę tutaj znowu mamy coś podobnego jak u jedynek, że to się może szybko stać. Że tutaj dwójki mogą szybko tę sprawę rozwiązać, tylko kwestia tego, tak jak zawsze powtarzam i powtórzę to i teraz, wszystko zależy od Was. Ja mogę dać jakiś ogólny zakres, jakiś ogólny zarys, ale wszystko finalnie zależy od Was. Co podpowiada karta wyroczni? Bardzo ładna karta, jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o te wyrocznie, to jest Communicate with Spirit, czyli po prostu komunikacja ze swoim duchem. To tutaj znowu się pojawiają medytacje, modlitwy, jakby głębsze poznawanie siebie, głębsze poznawanie swoich potrzeb i jakby zrozumienie tego, co tak naprawdę jest do szczęścia potrzebne. I ty właśnie tą drogą zmierzasz. Naturalnie trzeba tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, dużo sił wydobyć. Trzeba to robić też z miłości i z takim luzem i z dystansem, ale też pamiętaj o tym, że ty o pewnych rzeczach musisz zapomnieć, pewne rzeczy musisz definitywnie zamknąć i odciąć. Musisz być jak ten mag, który właśnie zarządza odpowiednio tymi żywiołami, tak? Być może w tym pomoże tobie komunikacja ze swoim duchem, czyli tak jak mówiłem, medytacja, modlitwa. I właśnie poprzez to możesz też otrzymać ten zachwyt, czyli tak naprawdę mogą ciebie cieszyć małe, drobne rzeczy, które budują twoje imperium. Ty sobie sam możesz zbudować to imperium emocjonalne, czy też jakiekolwiek inne, a sytuacja niekomfortowa, w której się znajdujesz, może zostać lada moment rozwiązana. Więc jeżeli już tutaj stawiamy tarota, jesteśmy też ogólnie rzecz ujmując przy tematach duchowości, bo ja tak nie do końca lubię to wiązać z duchowością, no ale gdzieś tu też ma jakiś tam jakiś zalążek duchowości, powiedzmy tarot, to komunikuj się z duchem, komunikuj się z górą. Więcej módl się, więcej praktykuj medytacji, więcej wizualizacji, więcej jakby odpuszczania, świadomego odpuszczania, tak? To pomaga. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, no to odsyłam do wujka Google, jak to się mówi, i to świadome odpuszczanie i ta wizualizacja też pozwoli tobie osiągnąć ten cel, też pozwoli tobie coś przyspieszyć, też pozwoli tobie tę niepożądaną sytuację jak najszybciej zakończyć. Tak? Drogie dwójki. Taki mam przekaz dla Was. Słuchajcie, Wy podobnie jak jedynki jesteście blisko tego, żeby po prostu już skończyć to, co jest. Tylko tutaj, tak jak powiedziałem i podkreślę to jeszcze raz, bardzo ważne trzy rzeczy, o jakich musicie pamiętać. Zakończyć coś z poczuciem tego, że w to, co wchodzę nowego, jest dla mnie dobre. Oczywiście naturalnie wydobyć z siebie na maksa sił, bo ten proces jeszcze nie jest zakończony. To jest ta druga rzecz. I komunikuj się przy tym wszystkim z duchem, komunikuj się z górą, komunikuj się jakby głębiej poznawaj siebie, bo komunikacja z duchem to jest też głębsze poznawanie siebie, lepsze rozumowanie siebie. To nie chodzi tylko o jakieś tam pojmowanie Boga w jakikolwiek sposób, czy tam jakiejś siły wyższej, która to wszystko stworzyła, tylko też lepsze rozumowanie siebie, bo po to tu jesteśmy, żeby też lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i żeby dzięki temu nasze życie stawało się bardziej pełne. Mam takie odczucie, że troszkę zawiłe było to czytanie, natomiast myślę, że gdzieś mogłeś zrozumieć to odpowiednio. Bardzo bym się z tego powodu cieszył i życzę właśnie Wam, drogie dwójki, tego, żeby była ta satysfakcja, żeby było to spełnienie i żeby ta sytuacja niepożądana, jaka jest obecnie na Waszej drodze, jak najszybciej się zakończyła i rozwiązała. Także komunikujcie się z górą, komunikujcie się z własnym sercem, z własnym rozumem, osiągnijcie stan koherencji. Wszystkiego, co najlepsze Wam życzę. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Pięknie dziękuję. Super przekaz. Hej. Dobrze. A ja witam serdecznie i zapraszam opcję numer 3. Słuchajcie, witam trójki. Drogą wstępu powiem, że najpierw to sobie pomyśl o jakiejś takiej sytuacji, która nie jest dla Ciebie pożądana, która jest dla Ciebie niekomfortowa i którą chcesz jak najszybciej rozwiązać. Pomyśl sobie teraz o tym, a ja za pomocą tarota, karty emocji i karty wyroczni postaram się Tobie przybliżyć, jak zrobić to, żeby faktycznie o tym zapomnieć, żeby może nie zapomnieć, ale po prostu rozwiązać tę sytuację, tak? I teraz jeszcze też podkreślam, że ogólnie rzecz ujmując, tarot bazuje na prawdopodobieństwie, więc nie dam Tobie 100% odpowiedzi, ale mogę jakiś ogólny zarys tego przedstawić. I w związku z czym zapraszam i witam trójeczki, sprawdzamy najpierw tarotem. Jak rozwiązać sytuację, w której jesteś, a jest ona dla Ciebie niepożądana. Powiem Tobie tak. Minimalnym nakładem sił możesz spowodować lawinę pozytywnych dla Ciebie wydarzeń, które zakończą właśnie to, co jest niepożądane. Czyli tak naprawdę niewiele trzeba znowu niewiele trzeba do szczęścia. I to jest, jesteś się kolejną grupą, której muszę dopowiedzieć, że to już jest blisko, to już jest na wyciągnięcie ręki. Rozwiązanie tej sytuacji jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, tylko wszystko sprowadza się znowu do czego? Do tego, że to Ty musisz tę decyzję podjąć. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Obojętnie, co by to nie było. Bo tak jak mówię, no to jest czytanie ogólne, więc jedni mają taki problem, drugi taki, jedni z finansami, drudzy z emocjami. Różnie może być, tak? I to jest jakby dla Was, no wiecie co, jeżeli Wy poczynicie najmniejsze ruchy ku temu, żeby zakończyć coś, co jest dla Was niepożądane, to bardzo szybko rozwiążecie tę sytuację. Tylko pytanie, na ile Ty się starasz w chwili obecnej, żeby to zmienić? Żeby to rozwiązać. Nie bój się czegoś. Przede wszystkim jest bardzo ważny przekaz też z tych kart, żeby nie bać się sytuacji, w jakiej jesteś obecnie, tak? No bo zobacz, co to może przynieść, jeżeli Ty się weźmiesz za to. 9 pentakli. Satysfakcję dla samej siebie, dla samego siebie. Pełna obfitość. Tylko pytanie, czy Ty tego chcesz, czy Ty będziesz właśnie tego unikała, tak? Właśnie, as pentakli, czyli jakby jakieś takie nowe możliwości. Mannę z nieba dosłownie może to przynieść. Ciekawe rozwiązania. Też najprawdopodobniej sytuacja, w jakiej jesteś, jeżeli ją rozwiążesz, przyniesie Tobie, tak jak powiedziałem przed chwilą, nowe rozwiązania, nowe okoliczności, nowe możliwości, ale co za tym idzie, nowe, lepsze życie. I ja widzę, że Wy jakby nawet jesteście bardzo mocno zdeterminowani, zdeterminowane, żeby zmienić to, co jest obecnie, i bardzo szybko te wydarzenia będą się tutaj działy, bo tu mamy sąd ostateczny, tutaj mamy rydwan, tutaj mamy śmierć. To będzie, słuchajcie, błyskawiczne działanie. I Wy właśnie, ale to, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od Was. To jest jakiś ogólny ogląd prawdopodobieństwa starota, które ja Wam przedstawiam, a co Ty zrobisz, no to zależy naturalnie od Ciebie, ale jesteś bardzo blisko rozwiązania tej niekomfortowej sytuacji. Zobaczymy, co karta emocji chce nam tutaj dopowiedzieć. Właśnie. I Wy poczujecie ulgę. Tylko pamiętaj, że zobacz, jaki to jest super układ. Te karty naprawdę są świetne. Tylko jeżeli chociaż trochę znasz tarota, a podejrzewam, że jeżeli tutaj jesteś, to znasz. I teraz pytanie, na ile Ty tego chcesz? Na ile Ty chcesz tej ulgi? Na ile Ty chcesz zakończenia tej niekomfortowej sytuacji? Odpowiedz sobie sam. I działaj. Bo czas najwyższy. Bo to jest dobry czas dla Ciebie. To jest dobry czas na zmiany. Tasuję tarota, z którego już nie będę nic wyciągał. Co ciekawe, ale jeszcze... No dobra, no może Wam tak podpowiem, królowa mieczy mi wypadła na moje nogi i to tak sobie pokażę, żeby już definitywnie się od czegoś odciąć, z tym skończyć, bo to już czas. To już tam nic nie wykrzesasz, to już trzeba czegoś nowego. Na co czekasz? Dobrze, i jeszcze nam zostały karty wyroczni. Więc jakby to wszystko zależy od Was. Będzie to działać jak efekt domina. Zrobisz jeden mały krok, a wszystko jakby poleci samo. Niewiele trzeba, tak? No dobrze. Co tutaj podpowiada wyrocznia? Dodatkowa podpowiedź od wyroczni to jest konsultacja z własnym ciałem, czyli tutaj na przykład może Wam przy tym wszystkim dodatkowo pomóc jakaś dieta, może Wam pomóc zadbanie o siebie, może Wam pomóc dodatkowa aktywność fizyczna, być może oczyszczenie czakr, bo jakby ta karta też to przedstawia, tak? Że tutaj mamy te wszystkie czakry, które są oczyszczone, są zharmonizowane i właśnie wtedy działasz w tej harmonii. w tej jedności z samym sobą, i odczuwasz tę ulgę, idziesz właśnie ku światu, idziesz ku nowym możliwościom, ku nowemu życiu, ku czemuś ciekawszemu niż jest obecnie. I tak jak mówię, to dotyczy kwestii emocjonalnych, kwestii finansowych, kwestii jakichś związanych, nie wiem, z duchowością, z czymkolwiek, bo to jest czytanie ogólne, ale dodatkowa podpowiedź rocznie jest właśnie taka, że ty też konsultuj to, co mówi tobie twoje ciało, więc jeżeli jest za dużo nerwów, to jakby postaraj się te nerwy wyeliminować, czyli postaraj się odejść od jakiejś sytuacji, które te nerwy powodują, etc., etc. Tak mogę wymieniać do jutra. A że dzisiaj mam taki dzień bardzo pozytywny, w karcie dnia słoneczko, mi się chce stawiać, mi się chce gadać, ale też nie mogę jakoś robić tego super długo, bo nie wypada, więc powiem krótko i na temat. Wy jesteście bardzo blisko rozwiązania tego, wy jesteście bardzo blisko właśnie poczucia ulgi, też samouzdrowienia siebie, bo ta karta może właśnie mówić to, że jeżeli ty posłuchasz swojego ciała, posłuchasz tego, że na przykład mam jakieś, powiedzmy w cudzysłowie, nerwobóle, albo być może jesteś osobą, która ma tego typu rzeczy, to ty możesz jakby się sama uzdrowić, Tylko faktycznie musisz odejść od danej sytuacji, od, nie wiem, może człowieka, może od czegoś, co tobie przeszkadza. Tak jak powiedziałem, układ ogólny, więc ty sobie sama, ty sobie sam dobierz, od czego się musisz pozbyć, z czym musisz skończyć, od czego musisz odejść. I słuchaj swojego ciała, żeby poczuć definitywnie, rzecz ujmując, ulgę. Słuchajcie, trójki, bardzo moim zdaniem osobiście piękny przekaz. Ja też to poczułem, nie czytam tutaj sam pod siebie, nie chcę robić czegoś takiego, ale naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, tak i powtórzę, to będzie efekt domina. Wy możecie zrobić jeden mały krok i zakończyć wszystko to, co nie sprzyja. Przyjmij to czytanie i działaj. I pamiętaj o tym, że to jest zakres ogólny. Nie zawsze musi się sprawdzać, tak? Ale życzę oczywiście tym osobom, które tutaj poszukują rozwiązania z jakiejś sytuacji, w jakiejś sytuacji, tak, żeby właśnie to rozwiązanie do was przyszło, bo tutaj karty jasno i wyraźnie mówią o tym, że to rozwiązanie dla was jest na wyciągnięcie ręki, że zaraz możecie zakończyć tę sprawę, zaraz możecie poczuć właśnie ulgę, satysfakcję, spełnienie. To też przyniesie wam nowe możliwości do rozwoju w życiu, czy to emocjonalnego, czy finansowego, czy jakiegokolwiek innego. I to też przede wszystkim może wam właśnie przynieść poprzez konsultacje z własnym ciałem, poprzez słuchanie tego, co tobie ciało mówi, samouzdrowienie. I to jest właśnie piękne, bo to jest tak bardzo ważne do tego, żeby odpowiednio i właściwie w życiu funkcjonować, bo te nerwy, jak dobrze każdy wie, no nerwy nie są potrzebne, tak? A my się niestety czasami karmimy nadmiarem informacji, czy to z telewizji, i potem się denerwujemy, że zaraz będzie jakaś wojna. To od ciebie nie zależy, po co ty się tym przejmujesz? Tak samo jak jakimikolwiek innymi negatywnymi osobami, sytuacjami, wydarzeniami w życiu się otoczamy, no to pozwól, że tobie podpowiem, jeżeli o tym zapomniałaś, zapomniałeś, odetnij się od tego, bo to ciebie uwolni. To właśnie i poprzez to właśnie poczujesz ulgę. I tutaj ja takie widzę, wiecie co, wewnętrzne uzdrawianie. Ale poprzez właśnie rezygnację z czegoś, rezygnację z kogoś. Tak? Sami siebie uzdrowicie. Poczujecie lekkość, jak ten balon tutaj na tej uldze, tak? Także drogie, jesteśmy na grupie numer 3? Tak, 3. Także drogie trójki, wszystkiego co najlepsze naturalnie życzę. Spełnienia, realizacji, satysfakcji. No i cóż, poczujcie ulgę, poczujcie uwolnienie. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Dziękuję wam pięknie. Hej! Dobrze, ja witam serdecznie, zapraszam grupę numer, przepraszam, pomylił karty, widzicie? Grupa numer 4. Witam serdecznie, zapraszam, czwórki. Słuchajcie, tak drogą wstępu tylko powiem, że najpierw to sobie pomyśl o jakiejś takiej niekomfortowej sytuacji, którą chcesz rozwiązać, a do końca nie wiesz jak. I ja tobie na podstawie tarota, karty emocji, karty wyroczni przedstawię jakby ogólny ogląd, bazujący jak to tarot na zasadzie prawdopodobieństwa, bo nie ma czegoś takiego, że coś będzie tutaj pasować na 10000%, tak? A zwłaszcza jeżeli jest to czytanie ogólne. Więc zapraszam, grupa numer 4. Jak rozwiązać to, co wam nie sprzyja, co jest dla was niepożądane. Tak. Słuchajcie, przede wszystkim to są bardzo dwie istotne kwestie na sam początek, które chciałbym powiedzieć, czyli tak, Pierwsza sprawa to jest, jak to się mówi potocznie, mindset, czyli po prostu, znowu potocznie mówiąc, ogarnij swoje myśli, bo czwórka jakby pucharów sygnalizuje mi, że tutaj jest czasami za dużo marudzenia, za dużo niezauważania czegoś, co jest i spływa jak manna z nieba, jak te nas pentakli, to Wy czasami tego nie zauważacie, więc tutaj jest bardzo istotne to, żeby zwrócić uwagę na swoje myśli i odejść od tych negatywnych scenariuszy, od tych negatywnych wizji. Naturalnie wiem, bo zaraz będzie być może dużo komentarzy na zasadzie, ale tutaj nic takiego nie powiedziałeś odkrywczego, ale słuchaj, no ja nie muszę tutaj odkrywać Ameryki jak pan Krzysztof Kolumb, tylko ja mam Tobie dać jakiś ogólny zakres informacji, a wysoce prawdopodobne, że u Was, grupo numer 4, jest kłopot właśnie, jakby to powiedzieć delikatnie rzecz ujmując, z myślami, czyli jest kłopot w głowie, tak? Jeżeli zmienisz te myśli, swój mindset, to z automatu dostaniesz po prostu prezent z góry, czyli taką mannę z nieba w postaci asa pentakli. A trzeba się od tego szybko odciąć, bo to o tym sygnalizuje z kolei giermek, w tym przypadku paź mieczy, który też jakby no tutaj chcę przekazać informację, że Ty masz się obciąć od tych myśli, które Ciebie tak trapią, tak? Zobaczymy, co tam jeszcze dalej dopowiada tarot dla grupy numer 4. No właśnie, transformowanie emocji, transformowanie energii. Zrób sobie przerwę, odpocznij, być może chwilowo gdzieś wyjedź, to też Tobie pomoże. Zajmij się czymś, co sprawia Tobie przyjemność, wróć do jakichś pasji, zainteresowań. Odejdź przede wszystkim od tego, co nie służy i co sprawia Tobie ból, co sprawia Tobie cierpienie, co nie sprawia Tobie satysfakcji, tylko właśnie wszystko to, co jest przeciwieństwem tej satysfakcji. I to jest bardzo istotne. I naturalnie oczywiście Ty możesz jeszcze jakby ciągnąć tę energię za sobą, ale ona z biegiem czasu będzie znikać. Czyli Ty po prostu, Twoim zadaniem tutaj jest tak jakby, no widzę to, żeby po prostu odcinać swoje myśli, odcinać swoje myśli właśnie takie negatywne, tak? No właśnie, bo tutaj jest jakby dużo wyborów, dużo możliwości i Wy nie wiecie, co robić i po prostu troszkę się kotłuje w głowie. A to nie na tym rzecz polega, drogie czwórki, żeby to się kotłowało, tylko żeby się wszystko wyjaśniało. I jakby tutaj widzę takie u Was taki też troszkę, może nie skakanie z kwiatka na kwiatek, ale brak decyzyjności. Przepraszam. I ten właśnie brak decyzyjności sprawia, że no masz kłopot. Masz kłopot, nie wiesz, w którą stronę idziesz, nie widzisz światła, nie widzisz tej latarni, którą trzyma pustelnik, jego tutaj nie ma, nie było w żadnym czytaniu, ale znowu on mi tak przyszedł do głowy, chyba przy jedynkach o tym mówiłem, więc powiem tutaj. Pustelnik jest świetna droga, tego Wam brakuje, brakuje Wam tej lampy, a ta lampa jest w naszej głowie, więc jeżeli ten tak zwany, jeszcze raz to powtórzę, mindset, czyli swoje myśli ogarniesz, to spowodujesz lawinę pozytywnych informacji dla Ciebie. Tu jest za dużo wyborów, tu jest za dużo niepewności i tutaj brak decyzyjności, ona się musi pojawić. Co podpowiada karta emocji? Ekstaza, ona może do Ciebie przyjść. Możesz poczuć ekstazę, jeżeli zdecydujesz się na zmiany, jeżeli zdecydujesz się na transformowanie energii, bo jeżeli będziesz stała w miejscu, będziesz stał w miejscu, no to pod spodem z kolei widzę obojętność, czyli jakby takie zrezygnowanie ze swoich planów, mówienie sobie, że to życie jest do niczego i tak dalej, i tak dalej. Od Ciebie zależy, jak będzie teraz. Czy tą sytuację rozwiążesz, czy też nie. I tutaj jakby nie stawiam na całe życie i na to, co tam będzie ogólnie u Ciebie w życiu, tylko sprawdzamy na tą jedną konkretną sytuację i to, jak to rozwiązać. Więc poczuj tą ekstazę, przetransformuj tę energię, zmień trochę swoje myśli, tak? I zobaczysz, że to pomoże, bo tutaj faktycznie brak jakby takiej decyzyjności. No i co podpowiada wyrocznia, bądź jak kanał, bądź przepływem dla energii, dla tej czystej, pozytywnej energii. Jeszcze na spodzie jest komunikacja z duchem. To już dzisiaj gdzieś było, jest ponownie tym razem na spodzie. Więc jasno karty wyroczni podpowiadają, żeby komunikować się z górą. Ta karta też się może do tego odnosić, ta 18. Bądź jak ten kanał, który pozwoli płynnie przepływać tej energii, czyli przede wszystkim stawiaj na decyzyjność, przede wszystkim stawiaj na to, żeby czuć się jak w tej ekstazie, żeby otrzymać takie pozytywne bodźce, a odchodź od tego, co tak bardzo Cię blokuje. A tutaj mogą być różne okoliczności. Może być partner, partnerka, może być coś nie tak w pracy, może być coś nie tak z Tobą, może być właśnie coś nie tak z Tobą pod kątem tych myśli. Zwróć na to uwagę, przeanalizuj to, zrób sobie też rachunek sumienia. Jeżeli jest to Tobie potrzebne, wypisuj wszystko. Na kartkach to bardzo ułatwia, gdzieś w jakimś notesie, zeszycie, obojętnie w czym, wypisuj, zapisuj. Staraj się i to też w ten sposób właśnie transformujesz energię. Niby te emocje jeszcze z Tobą idą, ale Ty już jesteś bardzo blisko tego, żeby tych emocji z przeszłości naturalnie się pozbyć. Więc tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, tak jak to powiedziałem do wszystkich grup, tak i powiem do Was, tylko i wyłącznie od Was zależy to, jak tutaj będzie. Ale zacznij od myśli. Zacznij zwracać uwagę na swoje myśli, bo te myśli mogą powodować to, że brak decyzyjności, tak, że mamy brak pewności siebie, że mamy brak jakiegoś zorganizowania i mamy przede wszystkim to, co nie powinno występować, a niestety być może, bo tak jak zawsze podkreślam, jest to czytanie ogólne, być może u Was występuje, czyli po prostu jakby brak takiej wizji na lepsze jutro i na odpowiednie życie, jakby brak planu. Niby mam cel, ale ten plan nie jest do końca zrealizowany, bo ktoś albo coś mi po drodze przeszkadza, ja już się gubię, ja nie wiem, czy wybierać tę osobę, czy tamtą, czy iść do tej pracy, czy nie iść, czy robić cokolwiek innego, czy też nie. Uspokój się, poczujesz ekstazę, bądź jak ten kanał, czyli pozwól tej energii swobodnie płynąć, nie myśl tak dużo o tym. Właśnie uwolnisz tę swobodę, jeżeli tak dużo nie będziesz myśleć, tak dużo nie będziesz myślała. I właśnie jeszcze raz to pokażę, ten dół, czyli komunikacja z duchem, komunikacja z samym sobą, z samą sobą. Już mi nie chodzi stricte o siły wyższe, o samego Stwórcę i Boga Najwyższego, tylko chodzi mi o to, żeby właśnie zrozumieć siebie lepiej, zrozumieć to, że te myśli, które być może w sobie generujesz, nie są potrzebne, nie są pożądane, bo one tej sytuacji nie rozwiążą, jeżeli tylko i wyłącznie spróbujesz się od tego odciąć, a właśnie to podpowiadają karty zarówno emocji, jak i wyroczni, to zobaczysz, że osiągniesz tę satysfakcję, że Ty zaczniesz transformować energię, że Ty zaczniesz coś z tym robić, Ty zaczniesz bardziej pozytywnie myśleć i przede wszystkim skupisz się na tym, żeby to Twoje życie szło właściwą ścieżką, właściwym torem, bo tutaj brak decyzyjności, tak? Zwłaszcza też ta 7 pucharów, tam to mówi ta 4 pucharów, że Ty tak naprawdę możesz mieć wszystko, co najlepsze na wyciągnięcie ręki. Tylko musisz dokonać jakichś korekt, jakichś zmian. Musisz być bardziej decyzyjna, decyzyjny, podjąć działanie. Bo właśnie tkwienie w miejscu, które jest jakby miejscem dla Ciebie niezadowalającym, niepożądanym, bo co lubię to słowo, do tego tak często go używam, powoduje, że Ty nie widzisz, powoli tracisz sens życia, sens istnienia. A słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, że chyba nie ma nic gorszego jak stracenie sensu życia, sensu istnienia. Bo to już się wtedy czarne myśli pojawiają. Odejdź od tego. Ty masz szansę na lepsze życie, masz szansę na lepsze jutro i przede wszystkim jesteś tutaj po to, żeby tak żyć. A nie jesteś tutaj po to, żeby się skupiać na cierpieniach, na mękach, na czymś, co jest niepożądane, na czymś, czego po prostu nie chcesz. Dlaczego ty? Dlaczego ty? Odrzuć to. Uspokój się, poczujesz tę ekstazę, ta ekstaza przyjdzie, dlatego też taka ta emocja tutaj się pojawia. Bądź jak ten kanał, czyli po prostu poczuj odpuszczenie, poczuj przepływ, przypływ też pozytywnej energii i tak jak mówię, to Ciebie pociągnie do transformowania energii, do zapominania o tym, co było, do odpuszczania tych emocji z przeszłości, do świadomego odpuszczania, to już tu do jakiejś grupy mówiłem, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to wrzućcie sobie w Google świadome odpuszczanie. Praktykuj to. I też dlatego nie bez powodu właśnie na spodzie odnośnie świadomego odpuszczania jest ta komunikacja z duchem, tak? Bo to też dają praktyki medytacji, modlitwy, jak zwał, tak zwał, no różni się tylko nazewnictwem. Dają to, że Ty sobie możesz wiele rzeczy odpuścić, wiele rzeczy troszkę inaczej w głowie poukładać i właśnie zmierzać do tego celu, do tego, żeby sytuację niepożądaną rozwiązać jak najszybciej, jak najlepiej, żeby po prostu się od tego już odciąć, bo to jest niepotrzebne. I po co chcesz to ciągnąć za sobą? No sobie sama odpowiedź, czy Ty chcesz żyć życiem ze swoich marzeń, czy chcesz być jakby w jakiejś takiej próżni, z której wyjścia nie ma i to tylko i wyłącznie Tobie wysysa i zabiera całą energię. Tak? Także grupa numer 4. Po tym jakże energicznym czytaniu zostawiam Was z tym, przemyślcie to sobie. Naturalnie życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. No i co tu mogę dużo mówić więcej. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej, dziękuję.